My Little Pony, Mój Kucyk Pony, numer sierpniowy, Rarity podbija Manhattan. Rarity co roku brała udział w tygodniu mody w Manhattanie. Tym razem przyjaciółki wybrały się tam pociągiem, a potem statkiem razem z nią. Były pod wrażeniem tego ogromnego i nowoczesnego miasta. Już nie mogę się doczekać, kiedy zaprezentuję swoją kolekcję. Cieszyła się Rarity. Na moje jabłonki, ale to miasto jest wielkie. Zachwyciła się Applejack po drodze do hotelu. Cześć, moja kwestia gdzie? Nie widzę. Budynki sięgają do samych chmur. Gwizdnęła z uznaniem Rainbow Dash. Nie wiem, zakrztusiłem się orzechem. Ale nikt się nie uśmiecha. Nie, głośniej, Ale nikt się nie uśmiecha. Zauważyła zdziwiona Fluttershy. Rarity jednak nie zwracała jednak uwagi na ponure miny mieszkańców i była dla wszystkich bardzo miła i uprzejma. Bojowi hotelowemu dała w prezencie magiczny kamień, a kucykowi, na którego niechcący wpadła, kwiatek. Wspólnie z Applejack pomogły naprawić uszkodzone koło w dorożce. W pewnym momencie Pinkie Pie wskazała na zegar na jednym z budynków i zachichotała. Spójrzcie, jaki ten zegar jest śmieszny. Nie mogę. Spójrzcie, jaki ten zegar jest śmieszny. Według niego Rarity ma zaprezentować swoją kolekcję za 10 minut. Pinkie Pie, jesteś jak ryba. Spójrzcie, jaki ten zegar jest śmieszny. Bo tak jest! Ojej! I w dodatku zaczęło padać. Taksi! Zorientowała się nagle Rarity. Niestety nikt z tłumu oczekujących nie chciał oddać swojego kursu. Nagle pojawił się taksówkarz, któremu wcześniej Rarity pomogła naprawić koło. Dzięki niemu udało jej się dotrzeć na miejsce. Ale super taksówkarz, nie, ale dobry. Już po prezentacji? Lepiej jutro się... Lepiej jutro się nie spóźnij. Powiedziała prowadząca pokaz Prem Hemlin. Wtedy do Rarity podeszła Suri Polomer. A, to ja. Rarity, to ty! Pamiętasz mnie? Kupowałam u ciebie sukienki. Wiem, że twoja kolekcja jest jak zwykle wspaniała. To twój materiał. Pożycz mi trochę? Następnego ranka okazało się, że Suri ukradła jej pomysł na kolekcję. Nie. Jak to? Nie może być. Tak to jest w wielkim mieście, moja droga. Tak działa wolny rynek. To wygrywają sprytniejsi. Prychnęła Suri, odchodząc za zawstydzoną asystentką Miss Pomel. Kiedy kucyki wróciły z wycieczki po mieście do hotelu, zostały Rarity całą we łzach. Nie mam innej kolekcji! Co ja zrobię? Przyjaciółki pocieszały Rarity jak umiały. W pewnym momencie Rarity olśniło. Już wiem! Zrobię kolekcję hotelową. Wykorzystam te zasłonki i dywan i natychmiast zabiorę się do pracy, korzystając z pomocy wiernych przyjaciółek. Już idę. Ej, dziś miałyśmy iść na przedstawienie! Przypomniała sobie nagle Rainbow. Chcecie mnie zostawić samą? Tak. Zdenerwowała się Rarity. Przyjaciółki postanowiły więc zostać i pracowały z nią. Gdy stroje były gotowe, zaoferowana Rarity wybiegła na pokaz, nie dziękując nikomu za pomoc. Jej kolekcja hotelowy szyk zachwyciła wszystkich. Brawo! Brawo! Ale chujowo! Dochodziło zewsząd. I wtedy dumna Rarity dostrzegła, że na sali nie ma jej przyjaciółek. Co ja narobiłam? Pomyślała i nie czekając na werdykt, czym prędzej wróciła do hotelu. Tam czekały już na nią Suri i Miss Pomel, żeby pochwalić się swoją wygraną. Wkrótce potem wróciły też przyjaciółki. Rarity przeprosiła je za swoje zachowanie, a następnego dnia zaprosiła na specjalny spektakl tylko dla nich. Po przedstawieniu spotkały przed teatrem Miss Pomel. Nagroda
za najlepszą kolekcję należy do ciebie. Oszukałam cię wczoraj, to ty wygrałaś, przepraszam! Powiedziała zawstydzona i oddała nagrodę prawowitej zwyciężczyni. Wiedziałyśmy, że wygrasz! Zawołały kucyki i rzuciły się uściskać szczęśliwą Rarity. Koniec. Parodia.